zatem tę granicę, jeśli chodzi o serię finałową. No i trzymajmy teraz kciuki za kolejnego z biało-czerwonych. Jest już zielone światło dla Jakuba Wolnego. 201,5 w pierwszym skoku. Tutaj szarpnął trochę na progu. Położył się teraz na nartach, leci, złapał trochę naszenia. Brawo, Kuba! Bardzo dobry ten drugi skok. Jest radość na twarzy 23-latka z LKS-u Klimczok-Bystra. Dalej niż w pierwszej serii. 218,5 metra. Jego rekord życiowy ustanowiony wczoraj, przypomnijmy, to 223, a zatem niewiele tutaj do tego rekordu mu zabrakło. Miał wiatr niekorzystny, pół metra na sekundę w plecy. Będzie miał dodanych niespełna 9 punktów, a zatem no, dokładnie takie same warunki jak w pierwszej serii. Radość naszych trenerów. Cieszy się także Kamil Stoch z udanego skoku kolegi. Pewnie Grany Ruda nie wyprzedzi, ale powinien być drugi. Tak.